Cześć, jestem Mediafan, a to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. I dzisiaj zapraszam Was na rozmowę o kasie, a właściwie pensji z YouTube'a, edukacji i wejście w zawód poważnego vlogowania, bycia YouTuberem. No tak, ponieważ Onet rusza z bardzo, bardzo ciekawą inicjatywą. Akademia Wideo, tak to się nazywa. I o niej właśnie rozmawiam z moimi gośćmi, Kubą i Wojtkiem. A w momencie, kiedy zawsze zaczynam nagrywać czołówkę, za oknem rozpoczyna się jakaś impreza techno. Za oknem albo wszędzie naokoło. W każdym razie zapraszam na spotkanie z Kubą i z Wojtkiem. Panowie, najbardziej typowe i standardowe pytanie od każdego dziennikarza branżowego. Czym jest Akademia Internetu? Przyśniło mi się to. Zaskoczony. Jestem zaskoczony tym pytaniem. Dobra, no to od początku. Co to jest Akademia Onetu? Dwuletni projekt. Czekajcie, musimy ustalić Akademia Onetu. Tak, musicie ustalić nazwę. Akademia Wideo Internetu, Akademia Wideo Onetu, jak to się nazywa? Akademia Wideo, koniec. Akademia Wideo. Akademia Wideo. Po prostu. Dobra. Akademia Wideo to projekt dwuletni, mentoringowy, polegający na tym, że odnajdujemy perełki osobowościowe, albo jeśli chodzi o pomysł i podejście do YouTube'a. I chcemy z tymi osobami się spotkać, dać im wszystko, co powinni mieć, co ma YouTuber i razem z nimi współpracować na YouTubie. Mhm. Czyli to jest... To jest w bardzo dużym skrócie, myślę, że powinniśmy przejść do szczegółów. Dobrze. To jest szkoła dla początkujących. Kto powinien się według Waszego wyobrażenia zgłaszać do Was, wypełniać, rozumiem, aplikację? Mhm. Czy... Tak. Takim idealnym kandydatem jest dla nas osoba, która czuje, że ma jakiś talent w sobie. To znaczy, że czuje się dobrze przed kamerą, i niezależnie od tego, czy miała już jakieś doświadczenie, że miała kamerę w ręku i coś tam już opowiadała, może nawet mieć kanał, nie ma problemu. Natomiast chodzi o to, że czuje, że rozwój, który w tej chwili ma, nie wystarcza jej, nie osiągnęła odpowiedniego poziomu popularności, czy tego, na czym jej zależy. A ktoś, kto ma tylko pomysł na kanał? Ja na przykład mam znajomego, który pracuje, utrzymuje się z tej pracy, nie działa na YouTube i w internecie, ale mówi mi o swoim pomyśle, ma genialny pomysł i jest bardzo śmieszny generalnie. Jak ten człowiek coś powie i zgrywa się, to jest mega zabawne, nie tylko dla mnie, ale dla wielu ludzi. I uważam, że on byłby genialny materiał na YouTubera. Ale z racji tego, że nie ma sprzętu, nie zna się za bardzo na tych YouTubach, to nie robi tego. Okay. I to jest moim zdaniem projekt idealny do niego, już mu o tym powiedziałem, podesłałem mu link i będzie się zgłaszał na Akademię. Super, bardzo dobrze. Okej, okay, dobrze. To nie unikniecie pewnie tam porównań, bo był w polskiej sieci już tam jeden casting się odbywał, była to taka kampania reklamowa HopColi, wspólny projekt HopColi i LiveTube'a. Na czym będą polegały różnice? Przede wszystkim to jest projekt w całości Onetu, organizowany przez nas. Bardzo duża różnica. Można porównać, czy jakby określić cały projekt, o tym, którym mówiłeś, na etapie, jakby porównać do etapu prologu, który jest w Akademii Wideo. Bo tak naprawdę na castingach zamyka się porównanie, bo po tym rozpoczynamy akademię, czyli miesięczne szkolenia, nie z jednym zwycięzcą. U nas nie ma jakby zwycięzcy. Są akademowicze, z którymi pracujemy. I to jest 15 osób. I pracujemy z nimi przez 2 lata de facto, tak? Czyli jakby mamy pierwszy miesiąc tych szkoleń, ale pracujemy dalej przez 2 lata. Ten mentoring trwa, więc... I w odróżnieniu od laureata tamtego konkursu, to nie dostaje ten YouTuber, u nas przyszły YouTuber, pieniędzy na sprzęt, ale on dostaje ten sprzęt. Dostaje też takie pieniądze w formie inwestycji, bo chcemy, żeby przez pierwszy rok swojej działalności skupił się tylko na YouTube i musiał pracować, więc zapewniamy mu też taki komfort. No i dostaje masę wiedzy. Nie jest jakby poddany tylko etapom castingów. U nas jest jeden porządny, dobry casting i jedziemy. Czyli wygrywając ten casting, on będzie tworzył treści, które będzie wrzucał sobie na swój kanał. Nie będzie do tego robił dla Onetu czy na platformie Onet, tak? To oczywiście, jest YouTuber. Tak, to jest YouTuber, to jest osoba, która działa na YouTubie i te materiały, które przygotowuje, mają być zgodne ze wszystkimi zasadami YouTubeowymi, tak, żeby one były dobrze tam działały. Natomiast oczywiście te materiały też będą trafiać na Onet. Już dzisiaj Onet współpracuje z innymi YouTuberami, którzy są na zasadzie refsheru i działają i są zadowoleni z tej współpracy, więc naturalnie ci nasi nowi YouTuberzy też będą tak z nami współpracować. My chcieliśmy ten projekt na początku nazwać Akademia YouTube, bo tu chodzi o YouTube'a, ale jako, że YouTube jest brandem, jasne. Bardzo chcieliśmy, no nie dało się po prostu. Jasne. Czyli Akademia Onet też szuka YouTuberów. Tak. Dobrze.
To na casting, co trzeba przygotować na ten na casting, dobrze, czy tam na eliminację, jak to się nazywa? Być może nie eliminacja, ale jakby zgłoszenie. Zgłoszenie, które wysyłają, to jest pewien formularz, który mogą znaleźć. Wy możecie znaleźć już jutro na stronie akademiawideo.pl. I ty. Tak, możecie znaleźć. To pewien formularz, który się wypełnia. Piszą o sobie informacje, które my potrzebujemy, żeby dowiedzieć się czegoś o tych ludziach, i załącznik, który jest filmem. Film, w którym pokazują siebie przede wszystkim. Mogą powiedzieć o pomyśle na swój film, mogą powiedzieć o sobie. Chcę zobaczyć, jak wyglądają, jak mówią, jacy to są ludzie. Tak? To czy to nie jest jakiś film, czy to nie jest jakiś bot, który tak, wiesz, wpisuje coś tam. W pionie i tak? To też może być? Tak? W pionie, ewentualnie. Wiesz, zobaczymy, że wtedy patrz, ta prawda tak, jest. Ale co to jest akademia, żeby wyeliminował te pewne błędy pionizacji swojej produkcji. To ma być film po prostu. Na luzie nakręcony, chcemy zobaczyć, co zobaczymy za czas jakiś, kiedy przyjedzie do nas do Warszawy. Na tym drugim etapie, który właściwym jest castingiem, czyli jest jury, są uczestnicy, którzy występują i mówią o swoim pomyśle. Okej, okay, to będzie, dobra, znowu nawiążę do Hopkoli, tam siedzi jury, przychodzi kandydat i tam opowiada, tak? Terrorystyczna piosenka. Okay. Czekamy na taką piosenkę. Znaczy, dobra. Będą nasi kandydaci mieli do odrobienia pracę domową? Czyli w momencie, kiedy dowiadują się, że są w 30, tak, które zapraszamy do Warszawy, będą mieli pracę domową. Na razie nie zdradzamy jaką, ale właśnie będziemy na tej pracy domowej pracować później już podczas samego tego castingu i wybierzemy 15 osób. Dobra. Trochę przygotowań, trochę zamieszania i potem co się dzieje z tymi zwycięzcami? Bo jakby zwycięzców będzie 15? Tak. Tak, maksymalnie, ja bym unikał jakby nazywania ich zwycięzcami, okay. Tylko... Adeptami, tak, padawanami, tak, padawanami. Tak, przyszli ninja. Tak, przyszli ninja. Co się z nimi dzieje? Zamykamy się z nimi w domu. W domu, który wynajmiemy specjalnie na potrzeby Akademii na okres jednego miesiąca i tam będą poddawani masą szkoleń, przekażemy im mnóstwo wiedzy. I to takiej generalnie takiej ogólnej, bardzo potrzebnej znajomość YouTube'a, jakby tego, co jest charakterystyczne dla tej społeczności, ale też podstawowe takie szkolenia, które wydawałoby się mogły nie być potrzebne, typu jak zrobić make-up przed nagraniem. Aha, jasne. Który no jest jednym z elementów występowania przed kamerą. Jak ustawić kamerę, jak dbać o dźwięk, żeby nie był przesterowany, także tak. Taki warsztat. Jak na przykład przygotować mikrofony, żeby nie zbierały pukania. Na przykład będzie o scenografii, żeby futro położyć na stół. Na bogato, to nie są tanie rzeczy. No tak. Ja słyszałem, że to jest z bardzo drogiej galerii. Z bardzo drogiego zwierza. De Sade. Tak, galeria De Sade. Tak. Okej, okay. Czyli miesiąc, tak? Miesiąc takiego mentoringu. Czyli to, bo to też jest ważne dla kandydatów. Zgłaszając się do takiego castingu, muszą mieć świadomość, że potem będzie miesiąc wyrwany z ich życia, tak? Tak, bo tam będą w tym tak. domu mieszkać, przebywać, takie będzie tam Big Brother w połączeniu z Warsaw Shore, tak? Przeokrutne powiązanie, ale wiesz, YouTube Shore. YouTube Shore. No to, tak, miesiąc muszą mieć świadomość, że faktycznie muszą poświęcić ten czas, ale... Czy ktoś, kto pracuje, musi sobie zaplanować urlop, ktoś, kto studiuje, tak? Widzisz, tak, musi zaplanować urlop, ale decydując się na udział w Akademii, jakby my mamy świadomość ciężaru tej decyzji, bo to nie jest tak, że ja przyjdę sobie, poszkolę się, zobaczę, co jest i tyle, tylko w tym momencie każda osoba, która być może teraz nas słucha i chce zostać w Akademii, decyduje się o tym, jak będzie wyglądało jego życie przez najbliższe 2 lata. Okay. Ona chce zostać YouTuberem. Super jest, jeśli ma już sobie taką pasję, ogląda YouTuberów, chciała zacząć. To jest poważna decyzja i dlatego też ten dom nie będzie domem Big Brothera czy Warsaw Shore. Jak materiały, jeśli tam będziemy nagrywać, które będą się pojawiać, nie będą z ukrytych kamer czy z łazienki, bo pokazywać się wyglądają prywatnie, tylko raczej będą relacjonować to, co się dzieje. My też podchodzimy do tego bardzo poważnie i bardzo nam zależy, żebyśmy dobrali takie osoby, czy żeby zgłosiły się nas takie osoby, które bardzo chciały i chcą zostać YouTuberami, a my im to umożliwimy. Tak. Ja też trochę was tak podpuszczam, bo z mojego punktu widzenia tego typu tak bootcamp się chyba nazywa, czyli wyciągamy sobie miesiąc, dwa albo trzy z życia, chcemy zmienić totalnie i wbijamy się intensywnie, uczymy się jednego elementu, a nie tam zjazdy co 3 tygodnie, nie? Weekendowe. Więc jakby doceniam tego typu też formę nauki, wiem, że to jest ważne, ale też dla osób, które faktycznie się na to decydują, więc jak rozumiem, tam selekcja będzie musiała uwzględniać bardzo wiele
wiele tych czynników. Jasne. Dobrze, a co po tym miesiącu się dzieje? Rozjeżdżamy się do domów, tak? Opuszczamy dom, sprzątamy. Też, oczywiście. Budujemy nowy. No, mamy nadzieję, że jednak wszystko zostanie na miejscu. I rozjeżdżamy się do domów i zaczynamy produkcję. I co miesiąc się spotykamy z każdym na te dobrych parę godzin, żeby porozmawiać o tym, co udało się uzyskać i co udało się wyprodukować. Bo zależy nam na tym, żeby faktycznie jakby każdy film, który powstaje po szkoleniach, był absolutnie najlepszy, jaki mógłby być wyprodukowany przez tą konkretną osobę. Okay, tak? Więc będziemy o to bardzo dbać. Zależy nam na tym też, że osoby, które będą uczyć naszych, czy szkolić naszych akademowiczów, żeby były cały czas dostępne dla nich, także właśnie w tym okresie 2 lat, żeby w razie czego zawsze ktoś mógł zadzwonić, napisać na fejsie, zadać jakieś pytanie, jeżeli coś ich interesuje albo mają z czymś problem. Więc jakby ten okres mentoringu nie kończy się absolutnie na tym miesiącu, tylko faktycznie przez całe 2 lata będzie trwał. Jasne. Wiesz, my cały czas będziemy monitorować ich kanały. Będziemy widzieli, jakby zarządzając systemem CMS, widzimy, co dzieje się z kanałami, rozmawiamy cały czas na temat produkcji i jakby chcemy, żeby mieli taką świadomość, mam nadzieję, że stalkujący ich będą mieli taką świadomość, że cały czas jakby siedzimy tuż za ich ramionami i ich wspieramy i słuchajcie, jakby, że czują, że my jakby patronujemy im i znamy ich decyzje. W trakcie tych spotkań też będziemy rozmawiali o tym, w którą stronę jakby podążyć z tym kanałem, czy wyniki są satysfakcjonujące, co czujesz. Czy może robimy pivot zupełnie tak, czy może też warto zmienić, więc jakby będziemy cały czas przy nich. Wydaje mi się, że trochę staniemy się tego małą rodziną. Jasne. Jeszcze po tym mieszkaniu. Po tym mieszkaniu wspólnie. No. Ale różnie może być. Bardzo nam na tym zależy, tak? Żeby nawiązać też z nimi relacje takie bardzo bliskie. No. Mhm. Bo jednak i oni między sobą też powinni się wspierać. Jakby też przy produkcjach może będą robić jakieś wspólne formaty, jakieś cross-promocje i tak dalej. Ale zależy nam na tym, żeby jednak został ten jeszcze gen właśnie, że jesteśmy razem. Jesteśmy grupą, która działa na YouTubie i jakby wszyscy skończyliśmy tą Akademię Wideo. I... Jasne. Ona, jak rozumiem, też jako medium będzie też, tam też wspierał tam zasięgowo, tak? Czyli tam YouTuber będzie mógł tam liczyć, że pojawi się tam na głównej netu albo... No, jak najbardziej. Może nie powinienem tego mówić, ale właściwie dla tych, którzy siedzą w mediach, jest to dosyć oczywiste. Może dla kandydatów nie, ale jakby współpracując z dużą marką, która ma ogromny portal i ogromne zasięgi, to też jest jakby ta przepustka, tak, na głównym, jeżeli to będzie odpowiedni oczywiście content dla tam. Jak najbardziej, no okay. właśnie to jest bardzo ważne, ale zakładamy, że każda osoba, która zakończy szkolenia, po to tam są, żeby robić właśnie materiały, które faktycznie będą się nadawać. Znaczy, nie wykluczamy oczywiście jakiejś rozrywki po bandzie, tak, bo może się trafić taka osoba, która na przykład ma taką pasję i chce to robić, bo przecież wiemy, że takie formaty też się na YouTubie bardzo fajnie sprzedają, więc naturalnie będziemy z nią współpracować, natomiast no, trudno zapewnić, że spoko każdy odcinek będzie na głównej, no oczywiście no, nie możemy tak powiedzieć, bo, no, bo chcielibyśmy jednak być osobami, które jak obiecują to dotrzymują. Jeszcze ta piętnastka po tym okresie miesiąca, jeszcze coś tam dostaje z takich wymiernych? Tak? Kuba, tak. Kiwa głową, aż mu się głosy strzęsą. Bilety Narodowego Banku Polskiego. Moim zdaniem, to znaczy, musimy mieć świadomość, że oni będą w mega komfortowej sytuacji. Ja pamiętam siebie, jak zaczynałem swoją działalność i przygodę na YouTubie, to ani nie miałem kamery, która była moja, tylko wypożyczaliśmy kamerę. Nie mieliśmy w ogóle przeszkolenia żadnego i w ramach Matura to bzdura, każdy z nas pracował gdzieś i robił maturę. Tak? Mieliśmy pasję, ten zapał i zaangażowanie. I tego szukamy u uczestników Akademii. Ale uczestnicy Akademii w odróżnieniu od tej sytuacji, oprócz tego, że dostaną sprzęt i wiedzę, to będą też mieli taki komfort, że nie muszą pracować gdzieś, bo dostają od nas coś w rodzaju stypendium, takiej inwestycji finansowej naszej w ich życie, żeby mogli w 100% koncentrować się na tym, jaki mam nagrać film, a nie, że w sumie to mi nie starczy i nie wiem, co położę na chleb. Tak? To będzie, rozumiem, jakaś kasa miesięczna, tak? Która my... okay. A jak dobra, długo? Tak. Przez rok. Okej. Okay. A to kurczę, to właściwie komunikaty, które powinny się pojawiać na stronie, to nie tam Akademia Internetu, zapraszam na szkolenie, tylko tam praca marzeń, haj z YouTube'a już czeka. Tak. Wyspa okay. Przygotowana, już możecie przyjechać. Ale jak rozumiem, dajecie dużo, ale też
jakby wymagacie. Przede wszystkim czasu, tak, zapału decyzji. Rozumiem też, że uczestnicy będą musieli podpisywać kontrakty, umowy, bo to normalna współpraca biznesowa, tak? Okay. To będą jakieś umowy, które są na wyłączność jakoś. Tak się składa, że mamy ze sobą mały druczek. 85 stron. No. Wiesz, nie chcę wyciągać szczegółów, bo jak to rozumiem, to są tam umowy handlowe, ale żeby powiedzmy albo uspokoić tych, albo żeby zaciekawić potencjalnych kandydatów, to ta umowa będzie, nie wiem, gwarantowała albo zobowiązywała do czego. Co się stanie, jak po tygodniu powiem, że to nie jest dla mnie siedzenie w domu wielkiego YouTube'a i wielkiego netu i chcę wracać. Wielkiego słoneczka. Słuchaj, no, takie rzeczy mogą się oczywiście wydarzyć, dlatego mamy te dwa etapy castingu i dlatego też wydaje nam się, że dobraliśmy bardzo fachowe i specjalistyczne jury, które wyeliminuje takie błędy na tym etapie i też będziemy dokładnie przepracowywać czy tłumaczyć całą umowę i zawiłości umowy z uczestnikami, a nie tylko damy im papier. Słuchaj, dostaniesz taką masę sprzętu, tylko to podpisz. Też uczestnicy to będą osoby pełnoletnie i też mamy świadomość, że będą miały... Czyli kolejny też filtr jakby. Tak, chociaż zostawiamy sobie taką furtkę, że gdyby nam się trafił jakiś diament absolutnie młodszy niż te 18 lat, no to oczywiście zakładamy taką możliwość, ale naturalnie jakby standardowo raczej myślimy o osobach pełnoletnich, bo to ułatwia też pewne formalności naturalnie. No. Jasne. Ale może też przyjść świeży sztur. Osoby wielu wieku, jak najbardziej. Zapraszamy każdego. Takich limitów wiekowych nie mamy. Tak. Jasne. To możemy jeszcze... Będą się tam pojawiali tam ludzie, mentorzy, którzy będą tam ich uczyli różnych rzeczy. Gdzieś tam możecie rzucić jakieś tam nazwiska albo tematy, albo zakres tematów, który będzie się tam przewijał. Co do nazwisk, to wolelibyśmy trochę podtrzymać gości naszych i serdecznych widzów w niepewności. Aczkolwiek będzie tam jeden wybitny specjalista. Myślę, że możemy zdradzić, kto to będzie. Tą jedną osobę myślisz? Tak. No dobra, no możemy. Na rady na żywo. Nie były ustawiane. No dobra, no to już... No powiemy ci, no to Maciek Budzik będzie. Drem. Jednak. A co do tematów, to trochę na początku mówiliśmy. Zarówno jeśli chodzi o taką podstawową wiedzę YouTube'ową, czyli charakterystyka tego medium, tak? Co się sprawdza? Takie formaty są. Myślę, że tego nie będziemy musieli mówić, bo to będą pasjonaci YouTube'a. Dalej, kwestie optymalizacyjne, czyli co robić z wideo, które już mamy. Wracając do wideo, jak to wideo dobrze wyprodukować, jak je zmontować, jak dobrze ustawić kamerę, make-up wspomniany. Dalej, jeśli mamy już wideo dobrze wypozycjonowane na YouTubie, to chcemy zarabiać pieniądze, tak? Mówię teraz w kontekście YouTubera, to co ma robić, żeby te pieniądze zarabiać? Będą ludzie, którzy pracują w dużych markach, będą mówić o tym, czego oczekujemy od Was, drodzy YouTuberzy. Przyjdą ludzie z agencji, którzy pracują jako medium pomiędzy markami i pomiędzy YouTuberami. Przyjdą też YouTuberzy, którzy będą mówili, no fajnie się współpracuje, ale na to i tamto musicie uważać, więc chcemy im dać takie jakby 360% takiego wyszkolenia. Stopni i procent i w ogóle wskaźniki szybują. Znaczy jeszcze ważny element jest taki, że, bo nie powiedzieliśmy o tym, podczas trwania tych 2 lat mentoringu, oprócz tego, że przez pierwszy rok oczywiście jest inwestycja finansowa, to też angażujemy Media Impact Polska, który jest spółką sprzedażową, która sprzedaje Onet i RASP. Będą też jakby wspierać właśnie tych youtuberów i będą załatwiać dla nich otwarte drzwi, rozumiem, do tego świata, do świata wielkich pieniędzy. Tak, dokładnie, więc jakby to myślę, jasne, że to jest bardzo, bardzo ważne. I to też w odróżnieniu od wielu youtuberów, którzy, no teraz być może to się troszkę zmienia, ale jeszcze niedawno, kiedy dostawali jakieś propozycje współpracy, to kiedy to cieszyli się, że cokolwiek dostali. Tak? Od nas będą mieli takich opiekunów i ludzi, którzy są wyspecjalizowani w branży marketingu i będą im doradzali i mówili, no fajnie, że mieli selekcji. Tak, fajnie, że dostałeś selekcji. Paczkę herbaty, no ale nie warto, żeby nagrywać film nagle o tej paczce herbaty. Jasne. To na Insta tylko. To tylko na Insta wystarczy. Tak. Okej, super. Jeszcze powinniśmy o czymś wspomnieć. A, te terminy tam castingu, formularze się wysyła, już są aktywne. Formularze od jutra? Jutro. Tak. Jutro, pamiętajcie, jutro Akademia Wideo.pl. Tak, Akademia Wideo.pl, zapraszam na stronę. I też pamiętajcie o tym, że my jesteśmy osobami, które żyją w przestrzeni internetowej, więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania dodatkowo, to też odzywajcie się do nas, my jesteśmy w mediach społecznościowych. A castingi są dwa, tak?
To znaczy jest ten etap wysyłania formularzy, wniosków, zgłoszeń, tak to sobie nazwijmy, i jest jeden casting potem, kiedy wybieramy 30 osób. Być może trochę więcej osób, bo mogą być zespoły przecież kilkuosobowe. I z nimi się spotykamy i wybieramy potem już te osoby, które będą w domu Wielkiego Onetu. Ja nie byłem jeszcze w domu Wielkiego Netu, jak widzicie, nie wyciszyłem studia i zostawiłem otwarte okno i karetka właśnie, która przejeżdża. No, ale tak. Masz dobre mikrofony, to wiem. Dobre mikrofony, tak. Nie zbierają w ogóle pukania w stół. Tak. Ale tu jest takie futerko, ono powinno wyciszać, więc... Więc powinno, mówię, że trochę, działa. Trochę to jest taki patent, wiesz, ja tego nie stosowałem się w vlogach. Nie, spróbować. Powinien wisieć tak naprawdę, nie? Albo właśnie, na jakimś takim, ścianę, albo na jakiś taki gumach. Albo w ogóle powinniśmy mieć krawatowe małe, to będzie najlepiej. Ale wiecie, te kawy. To w następnej produkcji. To w następnej, tak, to już to następne etapy rozwoju. Mhm. Dobra, to z mojej strony polecam zainteresować się projektem. Bardzo poważna decyzja, bardzo poważna też oferta do rozpatrzenia biznesowo, życiowo i w ogóle edukacyjnie. Dziękuję panowie za rozmowę. Widzimy się na kolejnych etapach, jak rozumiem, Akademii Wideo. Akademia Wideo. Akademia Wideo.pl. Tak. Tam się widzimy. Dziękuję panowie za rozmowę. Do zobaczenia. Klasik. Dobrze. Bardzo fajnie wyszło. Spoko. Kurde, zapomniałem o tym jebanym. Nie, no, tam dobrze. Już jest.